Dagmara Kaźmierska, znana jako Królowa Życia, nie zwalnia tempa w swojej karierze. Ostatnio podjęła się nowych wyzwań, które zmuszają ją do częstego przebywania w Warszawie. Udział w show Polsatu, gdzie poszukuje partnera życiowego, oraz intensywne treningi do tańca z gwiazdami pod okiem Marcina Hakiela, zajmują jej niemal cały czas. Dla potrzeb programu Taniec z Gwiazdami celebritka zdecydowała się nawet tymczasowo zamieszkać w stolicy. Mimo zaangażowania w projekty telewizyjne i otoczenia przyjaciółmi w Warszawie, Dagmara nie ukrywa, że tęskni za domem. W rozmowie z Jastrząb Post przyznała: „Ja nie lubię tego miasta. To jest piękne miasto, mam tu przyjaciół. Ale tu brakuje mi czasu. Chodzę spać o 4:00 nad ranem, ale ja lubię być u siebie. Tu nie ma nic z mojego domu. Teraz sobie przywiozłam pościel. Tu mam piękny apartament, ale tu nie ma nic mojego. Brakuje mi domu i źle się tu czuję. Jak odpadnę, to będzie ulga, bo wrócę do siebie”. Jej słowa obrazują, jak bardzo ważne jest dla niej miejsce, w którym czuje się jak w domu. Dagmara Kaźmierska, pomimo swojej telewizyjnej kariery, pozostaje głęboko związana z Kłodzkiem, miejscem, gdzie prowadziła swój butik i dyskotekę, i które nazywa swoim domem. Jej doświadczenia pokazują, że sukces i rozpoznawalność nie zawsze idą w parze z osobistym szczęściem, a czasem to właśnie powrót do korzeni przynosi największą ulgę i radość.